Jesteśmy w Poznaniu, zaczynamy cykl naszych wiosennych konferencji dla nauczycieli szkół podstawowych. Będziemy promować nasze nowe odsłony podręczników i zupełnie nowe podręczniki. PWN od 25 lat wydaje podręczniki do języka niemieckiego. Mam w tym zakresie niebywałą kompetencję. Do tego stopnia, że niemieckie wydawnictwo Cornelsen kupiło właśnie licencję na wydanie w Niemczech i zachodniej Europie naszych podręczników. Do klasy czwartej serię Uns so weiter. Weiter Deutsch Extra, a także Kompass Team, jak i klasa Zupa Toll. A także zupełnie nowy cykl do klasy siódmej Mahmeda. Dzisiejsze spotkanie uważam, że jest spotkaniem, które ma bardzo dużą wartość. Tytuł konferencji był Engagierte Schüler lernen besser. Mamy tutaj do czynienia z bardzo dużą ilością informacji, takich dydaktycznych, informacji, które są bardzo ważne dla nauczycieli, czyli jak w atrakcyjny sposób uczyć języka niemieckiego, ponieważ dzisiejsi młodzi ludzie, czyli uczniowie, szukają przede wszystkim atrakcyjnych sposobów uczenia się. Muszę powiedzieć, że się zgadzam z tym, ponieważ ten podręcznik jest przewspaniały. Jestem nauczycielką z ponad 20-letnim stażem pracy i nie spotkałam jeszcze tak dobrego podręcznika. Podręcznik jest jednak tą podstawą, z którą młody człowiek powinien pracować na co dzień i powinien jak najwięcej zapamiętać, a zapamiętuje właśnie patrząc na obrazy, widząc te obrazy, one powinny mu się od razu kojarzyć z określonymi słowami. I możliwość rysowania, kolorowania, wycinania, dobierania w pary, karty pracy wspaniałe, kolorowe. Także jestem zachwycona. Nasz sprawdzony miś Teo, którego tu trzymam w ręce, towarzysz gier i zabaw językowych dla dzieci w klasach 1-3, ale nie tylko. Ten ważny bodziec wizualny w naszych podręcznikach, to wszystko w naszym cyklu konferencyjnym na wiosnę. Proszę Państwa, jeśli uczyć niemieckiego, to oczywiście najlepiej z PWN-em. Czy muszę to udowadniać? Chyba nie.